Cześć, witajcie, z tej strony Michał. Dzisiaj jestem w drodze do Chemnic. Zapraszam do zobaczenia kolejnego odcinka, w zasadzie zobaczenia serii, ponieważ w tej serii odcinków będę odwiedzał różne niemieckie miasta, w szczególności na wschodzie Niemiec, ale nie tylko. No i dzisiaj wybieram się właśnie do Chemnic. Tam czeka już na mnie Ania. Oprowadzi mnie po tym mieście. Ania mieszka 1,5 roku w Chemnic. Zobaczymy, jak tam się żyje, co to miasto ma do zaoferowania. No i to będzie właśnie kontynuacja, tak jak powiedziałem, serii, która kilka tygodni temu zaczęła się w Dreźnie. Tam Ania też oprowadzała mnie po mieście. Będzie na pewno kontynuacja tego odcinka. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. I jeszcze mała informacja dla Was. Jeżeli mieszkacie w jakimś mieście, miasteczku, może wiosce, na wschodzie czy gdziekolwiek w Niemczech, dajcie znać, z chęcią się też do Was wybiorę. Nakręcimy odcinek z Waszego regionu i myślę, będzie to też ciekawe dla innych, którzy chcą wyjechać do Niemiec albo już wyjeżdżali i myślą nad przeprowadzką. Zapraszam do oglądania. Dobra, to jesteśmy już w ścisłym centrum Chemnic, z Anią już się spotkaliśmy. Ania prowadzi mnie trochę po mieście, zobaczymy jakieś topowe miejsca w tym mieście. Okej, no i co, od razu różnica jest, na dzień dobry wygląda ścisłe centrum inaczej, na pewno niż Lipsk, niż Drezno. Aczkolwiek o, tutaj się zaczyna taki, widzę, bardziej kamieniczkowy styl, nie? Taka ulica. Tutaj w koło tak będzie właśnie. No ale właśnie tak to jest na wschodzie Niemiec, że tu jest fajnie kamieniczkowo, a tu z tyłu już widać bloki, nie? Które w czasach komuny budowali. Dobra, to idziemy rzucić okiem na centrum. Ania mieszka 1,5 roku w Chemnic i mówi, właśnie jak przyjechała 1,5 roku temu, to było tutaj gorzej. Cały czas te miasta na wschodzie Niemiec, tak jak widzicie, Lipsk, Drezno, to jest wszystko tutaj pompowana gruba ilość kasy, no i wygląda to naprawdę coraz ładniej, coraz bardziej zachęcająco. No i na pewno Chemnic na dzień dobry, dwa duże plusy, o których poczytałem jeszcze wczoraj. No to jest tak, jeśli chodzi o pracę, to pierwszym pracodawcą jest tutaj klinika w Chemnic, zatrudnia ponad 6 tysięcy osób. Także myślę, że jeżeli... Jest dużo ogłoszeń o... No, właśnie dla pielęgniarek. Właśnie, dlatego myślę, że jeżeli ktoś szuka pracy w branży medycznej, pielęgniarki, lekarze i tak dalej, to w Chemnic na pewno znajdzie pracę. No i przede wszystkim bardzo tanie są tutaj mieszkania. Jeszcze tańsze niż w Lipsku, jeszcze tańsze niż w Dreźnie. I tańsze niż w Polsce. I tańsze niż w Polsce. Bo Ania, ty właśnie mieszkałaś parę lat w Poznaniu. Tak, i za kawalerkę płaciłam dokładnie tyle samo, co za mieszkanie 67-metrowe tutaj. Za kawalerkę płaciłaś tyle, co za 67 metrów tu? Tak. No to jest różnica. To jest po prostu niesamowite, że ludzie tutaj zarabiają, no nie mówmy 4 razy, bo w dużych miastach polskich to się już też zmienia, ale na pewno zarabiają 2 razy tyle na start, bo nikt w Polsce ci na dzień dobry nie da, powiedzmy, 5000 zł, a tutaj na etacie zarobisz, powiedzmy, 1200 euro. No a ceny mieszkań są o wiele niższe, nie? A jeszcze muszę dodać, to nie była droga kawalerka w Poznaniu, jedna z tańszych. Jedna z tańszych. Okej. No a właśnie drugi plus, o którym powiedziałem, to są mieszkania, ale jeszcze odnośnie pracy, no to w Chemnic też jest fabryka Volkswagena, to znaczy tam nie są produkowane auta, tylko silniki do Volkswagena. No i też jest dosyć sporo ofert pracy, jak wczoraj sobie też tam przeglądałem. Ponad 2000 pracowników tam pracuje, więc myślę, że można spokojnie też tam się dostać. Dobra, no to idziemy dalej zwiedzać Chemnic. Widzę, że tu palmy są, także pingwinki. Klimat taki śródziemnomorski bardziej. A, pingwinki, faktycznie. To nagramy pingwinki jeszcze. A to jest pan pingwin.
topowym miejscem w Chemnitz jest na pewno pomnik Karla Marksa. W ogóle to miasto do 90 roku, jak Niemcy się zjednoczyły, nazywało się Karl Marx Stadt. Proszę bardzo. I też za nim właśnie chyba takie blokowisko albo budynek właśnie wybudowany w czasach DDR. W ogóle w tym mieście rzuca się w oczy, mi przynajmniej, jak tak z Lipska na świeżo przyjechałem, naprawdę szerokie ulice, bo jesteśmy w ścisłym centrum, nie? To trzeba wziąć pod uwagę. Ścisłe centrum, szerokie ulice. No, to miasto dosyć mocno ucierpiało po II wojnie światowej. Dosyć mocno było zbombardowane, no i troszeczkę inaczej rozplanowano tutaj te główne arterie. No i wszechobecne bloki, bloki, blokowiska, to się tutaj mocno rzuca w oczy. Kamienic jest dużo, powiedziałaś Ania, nie? Ale jakbyś przyjechała do Lipska, to zobaczyłabyś dopiero ile jest w Lipsku kamienic. Naprawdę są całe osiedla kamienic, a tutaj widzę, że troszeczkę, można powiedzieć, na szybkości polecieli i zamiast te kamienice odbudowywać, właśnie budowali bloki. Minut od Chemnitz, nie? Od centrum. Troszeczkę krążyliśmy. No, troszeczkę krążyliśmy. No to... tutaj będzie jakieś 4 kilometry. 4 kilometry od takiego, można powiedzieć, centrum Chemnitz i zobaczcie, jak jest pięknie. Zupełnie inaczej. Właśnie tego mi brakuje w Lipsku. Byłoby tutaj gdzie pobiegać, byłoby tutaj gdzie na rowerze pojeździć. Tak jak Ania właśnie mówi, jak chce trochę oczyścić głowę, nie? To wsiadasz na rower i można się tutaj poprzechadzać. Także właśnie wybierając miasto na miejsce do życia, no to różne aspekty bierzemy pod uwagę. No dla mnie jest właśnie ważne to, co jest wokół miasta, nie? Gdzie można też właśnie swój wolny czas spędzać. W Lipsku jest to fajne, że są te jeziora, no ale brakuje mi takich terenów jak te. Tutaj myślę, że jak ktoś będzie mieszkał w Chemnitz albo w Dreźnie, no to nie będzie narzekał na brak pięknych widoczków. A jak mu będzie jeszcze mało, to można jeszcze dalej jechać, będzie jeszcze wyżej, nie? Tak jak będzie mówiłaś. Wyżej, tak. W stronę Czech jeszcze wyżej. Jesteśmy na jednym z blokowisk w Chemnitz, no i tutaj widać naprawdę ile tu jest wolnych mieszkań. To w Lipsku ani w Dreźnie jeszcze takich widoków nie doświadczyłem. Ostatnio w tym Zeit, film, który mogliście widzieć, tam całe bloki po prostu burzyli. Tu się bloków nie burzy, ale widać po oknach ile jest wolnych mieszkań. Zaraz to oczywiście zobaczycie. No i tak jak powiedziałem, mieszkania są, z tego co oglądałem, jeszcze tańsze niż w Lipsku, jeszcze tańsze niż w Dreźnie. Bardzo fajny standard niektórych mieszkań można znaleźć. No i przede wszystkim myślę, że tam z samej góry, takiego bloku, byłby fajny widok, nie? Też właśnie Ania zwróciła uwagę, że zabudowa nie jest tutaj taka gęsta, takich blokowisk, jak na przykład we Wrocławiu albo w Poznaniu, tak? Zależy, w których jest też. Ale tutaj jest bardzo duże odległości są między tymi blokami, nie? Także nie ma takiego uczucia ścisku. No to dziękuję Ani za to, że oprowadziłaś mnie po Chemnitz. Było naprawdę miło Cię poznać. Dziękuję również. Życzę wszystkiego dobrego, a Was zostawiamy z wyborem. Chemnitz, kolejne miasto, które być może będzie Waszym nowym miejscem do życia, nie? Pozdro. Dobra, moi drodzy, to ja już jestem w drodze powrotnej z Chemnitz do Lipska. Dajcie znać, jak Wam się podobało miasto. Jeszcze raz podsumowując, w Chemnitz nie będziecie mieli absolutnie problemu ze znalezieniem mieszkania. Jak widzieliście pod koniec filmu, ogromne blokowiska, bardzo dużo tych mieszkań pustych. Zresztą jak na internecie mogliście też widzieć bardzo, bardzo korzystne ceny, więc z mieszkaniami nie będzie na pewno żadnego problemu. No a z pracą też nie powinno być.
Przed chwilą mijałem właśnie ten główny zakład Volkswagena, gdzie produkowane są silniki. Tam naprawdę jest bardzo dużo miejsc pracy, no i też w Chemnitz jest dosyć dobrze rozwinięta logistyka, więc jeżeli ktoś chce pracować, na pewno znajdzie pracę. Same miasto może nie jest jakieś wybitnie urokliwe, Lipsk myślę podoba mi się bardziej. Jest taki element właśnie starego miasta, śródmieście, rynek i uliczki wokół rynku, tutaj tego brakuje. No ale ulice są takie właśnie duże arterie, tak jak mogliście zobaczyć, jest to zupełnie inaczej zaprojektowane. Na pewno na plus tutaj jest przyroda, to by mi tutaj bardziej odpowiadało, całe to otoczenie. Ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak jak powiedziałem na początku, piszcie, jeżeli chcecie pokazać swoje miasto, a jeżeli nie, to czekajcie na kolejne odcinki, bo na pewno będą kolejne odcinki, w których będę pokazywał kolejne miasta, robił wywiady z kolejnymi ludźmi i nagrywał dla Was te filmiki. Więc liczę na to, że będziecie lajkować, komentować i subskrybować kanał. Życzę wszystkim miłego dnia, do zobaczenia, a ja lecę już do Lipska. Hejo!